zwracam się do rodziców. To nieprawda, że wasze dzieci mają obowiązek nosić maski w szkołach. Sama tam pracuję. TVPolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. I nie ma takiego obowiązku ani dla pracowników, ani dla uczniów. Jeżeli jakiś pracownik szkoły stoi z termometrem i terroryzuje dzieci zaraz w wejściu, później dziecko się boi wejść do tego budynku, gdzie powinno się czuć dobrze, to jest po prostu skandal, hańba i nie wiem, jak mam jeszcze nazwać takie miejsce. W każdym razie, bardzo proszę was, rodziców, dopilnujcie wy tego. Owszem, nauczyciele mogą coś z tym zrobić, ale tylko z waszym wsparciem. Bo my musimy wiedzieć, że wy tego chcecie, bo może jednak oczekujecie mierzenia temperatury. Bardzo was proszę, zauważcie teraz polskie Davos w Karpaczu. Wszyscy bez masek, a wasze dzieci siedzą po 1,5 metra gdzieś tam i w maskach. W mojej placówce na szczęście przed DDM jest zdrowy rozsądek. I życzę, żeby w waszych placówkach było tak samo. Stop segregacji sanitarnej! Zawsze wybór, nigdy przymus! My jesteśmy czwartą falą! I ostatnią, ponieważ to naród rządzi! I niech wreszcie ten tak zwany rząd i opozycja pseudo się dowie, że to my rządzimy! Dziękuję! TVPolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.